Witajcie na moim kanale. Dziś sprawdzimy, jak rozpalić można podpałkami palnik retortowy. Na samym wstępie zapraszam Was do subskrypcji kanału, abyście byli z nowymi recenzjami, faktami na bieżąco, aby nie przegapić kolejnych wisienek na torcie, które już dla Was kolejne szykuję. Dlatego zasubskrybujcie mój kanał, będę bardzo wdzięczny. Łapka w górę oraz komentarz pod filmem jak najbardziej wskazany, jak Wy na przykład rozpalacie swoje kotły. Bardzo jestem też ciekawy Waszych propozycji, jak to wygląda. Dziś mamy podpałki czechowieckie. Jest to produkt, który ma 32 sztuki podpałek. Można sobie rozpalać kominek, grill, piec, a nawet zwykłe potencjalne ognisko. Jest mała instrukcja obsługi. Koszt około 10 zł w marketach. Co to takiego jest ta podpałka? Ano sprawdźmy sobie, jak to wygląda w rzeczywistości. Przejdziemy sobie też oczywiście do samego kotła. Zobaczymy, jak w kotle można tym rozpalić. Są to takie szyszki, że tak powiem, nasączone kilkoma substancjami, najprawdopodobniej naftą, aby to się szybko i fajnie, efektywnie paliło. Także przejdźmy do kotła, sprawdźmy, jak można sobie rozpalić kocioł retortowy i nie tylko takimi oto podpałkami. W takim razie rozpalmy sobie tymi podpałkami kocioł. Sobie podpalę palnik i spróbujemy go rozpalić oto takimi rozpałkami. Momentalnie widzimy, że zaczyna się to palić. Za chwilkę sobie podrzucimy troszeczkę powietrza i niech się to nam rozpali. No i mamy, widzimy już kocioł, można powiedzieć, że jest rozpalony. Sam palnik retortowy. Koszt około takiej rozpałki 10 zł. Myślę, że jak najbardziej i ekologicznie i bardzo szybko można taką podpałką sobie rozpalić kocioł bez zbędnego brudzenia się. Czysta sprawa. Nie musimy nic, żadnych, nie wiem, drewienek na przykład stosować. Podpałeczka, dwie sztuki na rozpalenie i kocioł wchodzi w pracę. Także jest jak najbardziej ok. Ja stosuję tą podpałkę od dłuższego czasu i jestem z niej bardzo zadowolony. Sami możecie zauważyć, bardzo szybko nabiera to wszystko energii. Bardzo ładnie się to pali. Za chwilkę właśnie kocioł dostanie większej mocy, aby rozpalić nasz kocioł retortowy. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, abyście byli z nowymi recenzjami, testami na bieżąco oraz dwiema wisienkami, które już dla Was szykuję, także nie zapomnijcie o subskrypcji, to pozwoli, abyście byli na bieżąco, to nic Was nie kosztuje, ani jak najbardziej motywuje do następnych działań. Cześć!